Jasne. To tak, jakby można było się przedstawić, jaki to koń klacz i kto na nim jedzie. Ja jestem Agata, to jest konik z tej stajni z Gamowa, nazywa się Eufrat. No i mam nadzieję, że wszystko będzie w porządku i razem szczęśliwie dotrzemy do mety. Już jeździła pani na nim? Tak, tak. Ja 2 razy już na nim byłam w terenie. Jest młodym koniem, nie pracuję jeszcze tak właśnie, regularnie w rekreacji. Na razie tak głównie ja z nim pracuję. A jak pani długo już jeździ? Jak pani jest doświadczoną jockeyką? Ja jestem instruktorem jazdy konnej tutaj w szkółce w Koralu w Gamowie. Serdecznie państwa zapraszamy na jazdy. To już trochę pani musi umieć, żeby tak przejechać. Tak, tak. No ja już mam styczność z końmi gdzieś tak. 15 lat będzie. O, to jest drugie rajtowanie, prawda? Tak, to już jest drugie rajtowanie. W zeszłym roku startowałam na moim prywatnym koniku. To jak ono wyglądało? Jak ono wygląda tak z perspektywy jeźdźca? Czy to jest taka impreza? Bo ono się trochę różni od tych imprez tak, typowych. Tak. Właśnie. Nie jest to Hubertus na przykład? Nie, jest... Myślę, że bardzo fajny pomysł właśnie organizacji czegoś innego, bo tak jak pan mówi, nie ma czegoś takiego więcej w okolicy. Dziękuję. Więc myślę, że bardzo fajnie rozwinąć właśnie tego typu imprezy i też zrzeszyć nasze tutaj grono jeździeckie, żeby jak najwięcej też tych jeźdźców tutaj do nas jak najbardziej przyjeżdżało. A jak konie sobie z tym radzą? Bo to jeździec musi znowu zatrzymać, coś tam zrobić, później i tak dalej. Czy to jest dla koni jakieś takie utrudnienie? Nie, myślę, że jeśli koń jest też odpowiednio wyszkolony, no to nie jest to też jakoś tak problematyczne dla naszych wierzchowców. No i pięknie, bardzo dziękuję. Proszę bardzo. Super.